Przystanek Italia, czyli kolejna pizzeria po kuchennych rewolucjach w Łodzi. O nieco oryginalnym klimacie i pizzy, jakiej się z pewnością nie spodziewacie. To miejsce, gdzie pod twój stolik niemalże podjeżdża tramwaj, a nad głową wiszą wyprane skarpetki. Czy poczujemy tu magię Włoch? Wróbel, nie masz czegoś do prania? Ty może skarpetki? Powiem ci, że ten wygląd tutaj, ten design jest mega ciekawy. Tutaj też mamy, zobaczcie. Nie wiem w sumie czemu to miałoby służyć, bo no, jest przystanek Italia. I właśnie tutaj zamysłem tego jest, jak widzieliście na wejściu, to, że tutaj jesteśmy na przystanku i właśnie jak tramwaj podjeżdża, to tak fajnie po prostu czujesz się, jakby nawet się był na przystanku. Może to... pani Magda kiedyś po prostu była w wąskiej uliczce, gdzie były rozwieszane tak... No ogólnie we Włoszech to masz wszędzie. Może właśnie tam jadła taką pizzę na kawałki, może wiesz, jeśli tak... spodobało. Ruel, ja w Vernazie w tym roku też wywieszałem, bo tam dniałem, nocowałem w Vernazie, to jest jedno z miast Cinque Terre, chyba drugie najmniejsze. I tam też rozwieszałem pranie, jak sobie zrobiłem, to właśnie rozwiesiłem na tym, między tymi kamieniczkami nad, przy oknie. Także jestem już, można powiedzieć, pół Włochem, no bo tam to każdy po prostu tak bierze. Tak, to nie tylko u ciebie jest na Ursusie. U mnie to na trzepakach. U ciebie na trzepakach, na Ursusie, na trzepakach, a we Włoszech po prostu w okiennicach. Jeżeli chodzi o pizzę, to mamy pizzę Calabria Picante. To jest ciekawe, na serze gouda. Ja na goudzie, nie robimy. Ciekawe, czy to będzie, jak do tego, do tych takich mozzarelli typowych to wypadnie. No wiadomo, kiedyś się robi, zapiekanki się robi, nie? Na goudzie na przykład. I mamy tak salami spinata Calabria Picante, więc ona powinna być jeszcze bardziej taka ostra, no bo kalabryjskie papryczki. Pomidory, oliwki, czerwona cebula, bardzo podobne do tej pizzy pikantnej właśnie w Antonio. Tak naprawdę to jest prawie ta sama, czyli widać, że pani Magda lubi te smaki. Tu już widać, cenowo jest drożej. No popatrz, pizza tradycyjna i tak dalej. Tutaj mamy mozzarella, ten margherita, sos i ser gouda tak naprawdę. No to ma być odpowiednik margherity. Mała 32 za 32 zł, a duża 42 cm za 41 zł. U Antonio to już miałeś, wiesz, tą pozycję z jabłkami za 4 dychy, nie? Aha, i 35 cm, ale mi się wydaje, że tam było więcej niż 35. Mi się też wydaje, że tamte były troszkę większe. No, a też zobaczymy, to dostaniemy, nie? Czy może to jest faktycznie takie duże, bo akurat te, według przepisów pani Magdy Gessler, nie mają rozmiaru tutaj podanych. Może one są duże tylko, nie? Można kupić sam jeden kawałek właśnie tej pizzy, co jest dla mnie dziwne, bo ja nie wiem, czy ona jest odgrzewana wtedy, że zrobiona, i ten kawałek jest odgrzewany, no nie mam pojęcia. Są ceny podane? Nie, kawałka nie. Pytam jeszcze mówiąc. To jest z zalady, wiesz, w ogóle. A jeszcze pani Magda Gessler ogólnie wprowadziła sałatki, ale my... Jakie są sałatki? Cezar i San Daniele. I mozzarella. Tylko nie wiem, czy wszystkie przez panią Magdę wprowadzone. W każdym bądź razie sałatek to nie próbujemy, my to przyjechaliśmy na pizzę. No ale zaczęliśmy od ciabaty faszerowanej sosem bolognese z rozbefu, przygotowanym na włoskim winie, skonfitowanym czosnkiem w oliwie z oliwek i towarzystwie soczystych pomidorów. Do tego nuta pietruszki i świeżo przygotowywane na miejscu pesto. Cena to 35 zł. To bierzemy się za naszą ciabatę. No generalnie 35 zł wydaje się sporo generalnie, ale zobaczymy, bo to może jest, wiesz, wydrążone w środku i pełne właśnie tego sosu bolognese. To zaraz się o tym przekonamy, ja to daję na pół. Tego kapelusza to już nie kroję na pół, co? No tak, generalnie jest tutaj do samej skórki na dole, nie? Tak naprawdę. Pokaż, bo w sumie sam nie widzę. No okej, okay, no trochę jest wydrążone, no więc trochę będzie tego mięsa tak naprawdę. Więc to, w sumie jak masz makaron bolognese, to nie masz więcej tego sosu tak naprawdę. Wiesz, co chodzi? Jakoś tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy to... od czego, ale jest tak mocno, intensywnie dosolone. Ja generalnie lubię takie smaki, więc dla mnie jak najbardziej, a jeszcze się zakłębię. No czuć tutaj tego rozbefa, tą wołowinkę. Naprawdę fajne, chociaż to jest takie treściwsza przystawka, no nie oszukujmy się. Okej, okay, może wielkościowo faktycznie to wychodzi sporo, ale jednak no, to co dostajemy, czyli ten rozbef w białym winie, no to jest uzasadnione w jakiś sposób. Czy polecam, jest spoko, ale dla wielu osób będzie zbyt słone, bo i to pesto jest takie dosyć słonawe, i ten sos, i jeszcze mamy właśnie tutaj ten parmezan,
więc ogólnie dosyć słona pozycja, więc to już dla koneserów takich. Jakby było więcej tego pomidorka cherry, czy tam tego po prostu koktajlowego, to on by bardziej przełamywał. Tutaj mamy tylko tam tu dwa, tam trzy kawałeczki, ale spoko jest. Ciabata fajnie krupie. Mocno wypełnione. Tak naprawdę z ciabatki została tylko skórka. Okej, z zewnątrz wyglądało niepozornie, ale myślę, że niektórzy mogliby się najeść jedną taką ciabatką. Smaki do siebie pasują. Jest słono, ale jak tak mówiliśmy, myślałem, że będzie bardziej słono. Ale pasuje to wszystko do siebie. Te pesto, tylko widzisz. Jakbym zobaczył u kogoś na stole, że to jest i spojrzał w menu, to chyba bym nie zamówił ze względu na cenę. No tak, że 35, nie? Ale bo jak... tutaj za 53 dostajesz taką dużą pizzę. Jest fajne, smaczne, no ale trzeba być przygotowanym finansowo na nią. No, przystanek, ktoś przyjechał. To jest mega dla mnie. Tutaj, że masz jeździć tramwaj tutaj tak naprawdę po tym lokalu, przez lokal. To jest fajny akurat i fajny pomysł taki na tą nazwę i tak dalej. No to co, lecimy do pizzy. A oto pizza bakłażan, czyli jedna z dwóch wprowadzonych przez panią Magdę Gessler. Jest to pizza wegetariańska z bakłażanem, pomidorami, świeżym pesto, mozzarellą i serem Gouda. Cena takiej przyjemności to 53 zł. Ale czy czegoś wam ta pizza wizualnie nie przypomina? Wiecie, z czym ona mi się kojarzy? Taka jak się robiło w domu takie te pizze. I ona właśnie też taki kształt był często, żeby on się zmieścił w piekarniku, nie? Robiło się takie prostokątne. Więc to jest taka, wygląda na taką domową pizzę, nie? Taką domową zrobioną właśnie z włoskich właśnie składników, więc zaraz. Dlatego Gouda. Dlatego Gouda, bo to ma właśnie nawiązanie do Italii, bo pizza, natomiast takie to domowe, nie? We włoskich domach też się robi. Ja pamiętam, jak ja na początku robiłem pizzę, to też właśnie taki kształt ona miała. Dobra, to jedziesz. Czekaj, spróbuję na początku bez sztućców. Śmiało możesz. Mniej więcej tego właśnie się spodziewałem, że przy bakłażanie będzie tak neutralnie mocno. Tam, gdzie jest pesto, ono jest takie bardziej kwaskowate. Gouda się ciągnie. Czegoś mi brakuje w niej. Kompozycji? Mhm. Dobra, ja zaraz No to jest wersja wege, tak, pizzy, więc to też trzeba mieć to na uwadze. Gdzie wróbel, jak byliśmy w Antonio, tutaj na Bołtach również, to powiedziałeś, że ja takie mięsne lubię i tak dalej. Nie, moje ulubione pizze są bez mięsa. Okej, okay, no truflowo, które robię, daję tam mięso, ale też robię taką bezmięsną, ale wolę akurat z mięsem. Ale moja z pesto jest bezmięsna i dobrze o tym wiesz, a pesto jest the besto, także kiedyś wam pokażę. A to taka domowa, taka, tak jak mówię, że tak jak pamiętam, jak w domu właśnie do kształtu piekarnika takie się właśnie kształt robiło. To miał zamysł być taki, że to jest właśnie trochę w takim stylu rzymskim. I że można łatwo pokroić na okej. Okay. A, że tak jak tegli alla romana, tylko tak. Bardziej klasika, okej. Okay. Tak. A z ciekawości, okay. Jak na kawałki, to ile? Jaki koszt jest kawałka wtedy? 11 zł. 11 zł. Okej, czyli w tą stronę, czyli to chodziło o rzymską, bo ja się zastanawiałem, mówię tak, bo taki trochę jak domowo, tak, bo też takie robimy w piekarniku. No bo idea było właśnie tego, że to jest przystanek i to ma... Bo tu wcześniej w ogóle były takie stoliki, tylko i nie było żadnych miejsc okay. Siedzących. Czyli po prostu szybko zjeść i tak dalej. Tak. Okej, okay, a to już teraz rozumiem, no bo tam jest mnóstwo tych budek, gdzie właśnie kroją, tylko tam mają tak. Te grube takie tegli alla romana. Tak. O wysokiej bardzo hydracji, a tutaj taki po prostu tak, klasyczna. To jest właśnie... klasyczna wersja. Tak, tak. Dobra, okej. Okay. Czyli już wszystko. Pani Magda Gessler jakby operuje w sferze idei i ja tak czasami tak. Jakby nie za bardzo w ogóle w którą stronę, więc tam. No wyszło tak jak wyszło. A ciabata, powiem tak, na pierwszy rzut oka i tak mówię, kurde, 35 zł sporo, ale tam jest dużo tego farszu i tak dalej, bo z zewnątrz tak jak wygląda, jak już się rzeźni i to jest rozbeż wino i tak dalej. No właśnie, dopiero jak się zagłębi, to człowiek widzi. Jakby tylko w samym obrazku, to tak, no małe. No, ale ta cena odrzuca, więc ja zrobiłem dokładnie. Taką małą wersję za 15 zł i ona jest już w takiej bułce jakby picie. Okej. Okej, okay, rozumiem. A mam to pytanie, to pesto to państwo sami robią? Tak. Tak, bo właśnie takie mocno zielone. Ten... Tak, tak. To jest w ogóle najfajniejsza rzecz, z którą mam z tych rewolucji. Okay. To pesto świeże właśnie robię. Dobra, to jedziemy. Tą pizzę. Jak słyszeliśmy, generalnie dowiedzieliśmy się tutaj, że to był taki zamysł, jak
w Rzymie pizza, tylko że tam jest Teglia Ara Romana, coś takiego macie w Wabene w Warszawie, czyli właśnie takie na grubym cieście pizze o bardzo wysokiej hydracji i one są sprzedawane na wagę tak naprawdę, albo na kawałki. Natomiast tutaj taka wersja jest po prostu pizzy takiej w stylu bardziej klasycznym i dlatego ona ma ten kształt, żeby to było na 9 kawałków. Ale faktycznie tutaj wycieka z pomidorka, nie? Troszkę tak jak ten, patrz, i to z pesto razem leci. Ale powiem wam tak, dobrze się joi, w sensie trzyma, bo się nic nie załamuje tutaj. Pizza faktycznie, tak jak mówisz, jest spoko. Natomiast coś bym tutaj też dodał. I mi brakuje takiego jakiegoś dominującego smaku tutaj. Tak jak ten, ale bardzo fajne pesto. Generalnie świeże składniki. Ciężko jest się tak przyczepić, że coś jest źle zrobione tutaj. Po prostu mi brakuje tutaj dodatkowego elementu, który by to po prostu scalił wszystko. I też mamy oliwę, mamy klasyka, mamy z chili i mamy oliwę z czosnkiem. Bardzo fajnie się przypominają te czasy piekarnikowe, jak tam w piekarniku robiłem te pizze i one miały taki kształt. I co było? Jak pomidorka rzuciłeś na tą pizzę, to on tak fajnie się wypiekał, on taki jak tutaj, taki. On jeszcze nie jest dobrze dopieczony do końca, tak jakbyś, nie wiem, do zupy pomidorowej, do kremu z pomidorów byś piekł sobie pomidory, to on jeszcze troszkę mniej, ale już w tamtą stronę podpieczony i on taki fajny, ma swój charakterystyczny smak. Coś bym tutaj dodał, ale no, jeżeli nie mięsne, to nie wiem co, coś co mocno ma dominujący smak. Natomiast ogólnie okej, okay. Ogólnie okej. Okay. Bo już mięsa nas czeka. Może to będzie właśnie ta jedyna najlepsza. Dobra, teraz coś co ty Kryski lubię najbardziej, czyli spinata pikanta. I lecimy, co tutaj mamy? Oliwki, czerwona cebula, pomidorki koktajlowe, no i spinata pikanta i ser Gouda. I widzicie w ogóle, ser Gouda inaczej się topi niż ta mozzarella, nie? To od razu nawet... On szybciej tak zastyga ogólnie, jest taki, zapieka się, tak jak tutaj widzicie, już takie przebrązowiałe. Od razu mi się kojarzy z takimi bułkami z serem. Takim domowym, w Biedronce, nie? Albo w Lidlu. A, no, albo w domu jak się robiło zapiekanki. I to wcale nie mówię, broń Boże, że to źle. Bo ja generalnie lubię takie. Wiesz, nie wszystko musi być od deski do deski, jak we Włoszech wymyślono. Nie oszukujmy się. Ananasem też musi być pizza. Dobra, jedziemy. A to są czarne oliwki i zielona mi się trafiła. Dobra. Wiesz co ci muszę powiedzieć? I do jednej i do drugiej mam wrażenie, tu nie ma dużo sosu pomidorowego. Mógłby być tylko troszeczkę więcej, spójrz. Widać to czerwone od sosu, jak i pozostałości, ale gdzie on jest? Widzisz? No jest troszkę, ale... Nie jest go dużo, nie? Generalnie dosyć mało. I tutaj ta Gouda, co ciekawe, ma dosyć intensywny smak. Ale tak, ta pizza jest moim zdaniem fajniejsza przez wzgląd na tą pikantność tutaj, która jest właśnie z tej salami pikante. Ale mimo wszystko całości ta kompozycja nadal mi czegoś brakuje. I wiesz, mi się wydaje czego? Czegoś jakiegoś świeżego tutaj warzywa. Mamy niby oliwki, mamy tutaj pomidorki, ale one są zapieczone. Nie jest dużo tych pomidorków, jeszcze do niego nie doszedłem. Zaraz dojdę, zobaczymy. Nie no, to w Antonio było po prostu lepiej, nie? Jedna i druga pizza to absolutnie nie jest złe, nie mógłbym powiedzieć. Ale nie ma czegoś tutaj takiego, co by mnie przyciągnęło, żebym znowu wrócił na nią. Wiesz co chodzi? Zjem? I zapomnę raczej, tak jak ten. Ciasto, no, tak w ogóle zero powietrzenia, to od razu tak się kojarzy, jest trochę ciężkie. Ogólnie no tak, no to jest takie, wiesz, takie domowe, tak mi się wydaje, no, że generalnie to nie było długo leżakowane jakoś mocno. Pewnie wczoraj robione ciasto, na wieczór, ale jest dobrze dopieczone, robione na siatce. Kurczę, brakuje mi w tych pozycjach czegoś, no nie wiem. Nie wiem czego, ale... Nie ma takiego po prostu wow, nie? Tutaj takie, poza tak naprawdę tym salami, to te składniki są takie mocno spolszczone. Ta pizza ma dla mnie taki domowy po prostu vibe. I tyle. Teraz zjem tak jak ty jadłeś. Tą pierwszą, bo tą drugą już tak nie jadłeś. A bo druga była sztywniejsza, tamta miała więcej może warzyw. Chyba grubsze ciasto w ogóle jest. Wszystko się tak łączy w jeden smak. Z tą oliwką.
Pan nam powiedział, że zrobił swoją wersję przystawki. Troszeczkę w mniejszej wielkości, ale za 15 zł. No, może to jest to coś, najlepiej byłoby tu przyjść. No. Ogólnie trochę mi się wydaje, że tutaj pani przeholowała z tym swoim zamysłem, pani Jeslerowa, bo jednak ta pizza tutaj jest tak domowa i tak dalej. Może jakby jakieś bardziej mniejsze porcje jedzeniowe, takie typu, taka mała przystawka, takie coś, wiesz, małe porcje jedzeniowe, które takie w stylu włoskim. Była naprawdę fajna ta przystaweczka. Jeżeli chodzi pizzowo, fajny domowy vibe, ale czegoś no tutaj przynajmniej w tych kompozycjach zabrakło. Najlepiej mi tak by smakowała ta ciabata. 35 zł. Mm. Ale 53 zł te pizze pani Magdy, ale no duże są porcje. Tu trzeba powiedzieć, nie ma opcji. Są plusy, są minusy tutaj ewidentnie. Słuchajcie, ja tutaj dojadam te brzegi. No słuchajcie, jak jest pizza w brzegach dobra, to jest dobrze pizza zrobiona, więc te ciasto jest smaczne tak naprawdę, ale no... W kompozycjach coś tutaj leżało. Wiesz co, szkoda mi trochę, bo kurczę, brakowało mi tego przewodniego smaku i podejrzewam, że dlatego też tutaj nie ma takiego dużego ruchu, bo rozmawialiśmy z panem i pan powiedział, że no, będą się niestety zamykać. Mega szkoda, bo pomysł był fajny, ale no jednak czegoś tutaj zabrakło, żeby to się utrzymać, nie? Ale zobacz, godzina 14, przez godzinę byliśmy, nikt nie wszedł. No nie całą godzinę byliśmy, tak, no nikt nie wszedł. Bardzo mi szkoda, bo mega przyjacielski człowiek, który prowadził to, pan Tomek. Naprawdę wszystkiego najlepszego życzymy. Powodzenia! Tyle z naszej strony.